Witajcie, z tej strony Kantel, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Footlol Epic Fuel League. Jest to zabawna gra sportowa studia HeroCraft. Twórcy mówią o niej jako o miksie Wormsów oraz Sensible Soccer. Ja myślę, że grze bliżej do Wormsów, ponieważ nie sterujemy tutaj naszymi podopiecznymi bezpośrednio. Zobaczmy sobie, co czeka nas w sklepie. Możemy m.in. zakupić sobie dodatkowe kilka procent zdobywanych funduszy podczas meczów. Dodatkowo możemy zakupić sobie celność naszych podopiecznych, czy chociażby punkty skilli, które możemy wykorzystać podczas rozgrywki. Możemy sobie wybrać spośród kilkunastu państw, które są również tutaj w grze dostępne, a mamy nawet Polskę. Dlatego też ja dzisiaj będę grać naszą kadrą narodową. Zacznijmy sobie mecz, ale zanim to nastąpi, wybiorę sobie kilka skilli spośród tych dostępnych. Wybiorę sobie meteoryt, dorzucę kilka piłek i chyba będę musiał odjąć meteorytu. Dobrze, odejmę i jeszcze dodatkowo wezmę spowolnienie czasu. Zobaczymy, jak dzięki tym skillom potoczy się rozgrywka. Pięknie, moi drodzy, i mecz się zaczyna. Ja oczywiście będę tutaj rzucał meteoryty na mapę, na boisko i dorzucę również kilka piłek. Mam nadzieję, że moja drużyna wygra. Spróbujemy zwolnić czas. Być może to znacznie zwiększy szansę na wygraną moich podopiecznych. Mimo tego, że gra ma jakiś taki mało przyjemny silnik, nie jest jakiś majstersztyk pod względem graficznym, to wygląda to świetnie, bo bardzo pasuje to, jak wygląda tutaj taka kartonowa grafika. A oprócz tego, rozgrywka w grze jest idealna. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak bardzo mnie to wciągnie. Po kilku godzinach, gdy już miałem na swoim koncie kilka dodatkowych skilli, gra naprawdę zyskuje, jest ona niesamowicie przyjemna. Zobaczcie, jak moi podopieczni tutaj strzelają gole. Mimo tego, że szanse są prawie wyrównane, to myślę, że wygram sobie w tym meczu. Tylko muszę celować sobie w tego przeciwnika mojego. Mamy w grze również takie cele, na przykład w tym celem było strzelenie pierwszego gola. Albo w innych na przykład jest tak, że musimy wygrać w określonym wyniku. Na przykład musimy wygrać 5-2 albo 5-4. W żaden inny sposób wtedy nie możemy przejść danej mapy. Zostało nam jeszcze 30 sekund. Mam nadzieję, że 9-6 dla mnie. 9-7 niestety. Przeciwnik cały czas zdobywa punkty. Że to się utrzyma. Nie mogę w żaden sposób wpłynąć na moich zawodników. I tutaj przeciwnik dodatkowo stawia tą blokadę przed swoją bramką. Całe szczęście, że kilka ostatnich sekund i to ratuje mi tyłek, moi drodzy. Pięknie. Wygrałem 9-8. Iście sportowe zagrywki i wszystkie inne rzeczy. Tak jak w naszej kadrze narodowej. Pięknie, pięknie. Spróbujmy sobie zatem jeszcze jeden mecz. Co tym razem wybiorę? O, mam tutaj coś dodatkowego. Piłka pali się przez 5 sekund. Weźmy sobie zatem kilka piłek i spróbujmy dodatkowo jeszcze wziąć to spowolnienie czasu. Zacznijmy. Żeby wygrać tą rozgrywkę, muszę mieć wynik 8-5. Mam nadzieję, że to mi się uda. Spróbujemy podpalić tych kilka piłek. A do tego wrzucę ich jeszcze sporo na murawę. Spowolnimy czas. Niestety 2-1 dla mnie. Mały wynik. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Ponieważ 8-5 jest trudne do zdobycia. Może być trochę kłopot, moi drodzy. Podpalę sobie piłeczkę. I jest
4-5 dla przeciwnika. Niestety, co za emocjonujący mecz. O, szanse wyrównane, 5-5. Czyżbym teraz mógł to wygrać? Mam nadzieję, że tak. Powinienem jeszcze 3 gole zdobyć. O, jeszcze jeden gol, ale niestety przeciwnik wbił mi kolejną bramkę i ja przegrałem. Nie udało się. Zobaczmy zatem, co mogę sobie zakupić w sklepie. A w sklepie mogę kupić w tym momencie tylko zwiększenie ilości funduszy, jakie będę dostawać po wygranym meczu. Zakupię sobie to zatem teraz. Mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze 3 planety do zwiedzenia. Myślę, że rozgrywka będzie bardzo przyjemna. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!